możemy przechodzić do projektu uchwały. Prosiłbym pana przewodniczącego o przedstawienie tego. Projekt 13, to jest w sprawie listy nagrody najpowierzonych na 2013 rok w zakresie tworzenia organizacji na tym rozumiem, że pan tak wyczerpał przedstawianie projektu uchwały. Ja chciałem państwa poinformować, że zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy projekt i otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Pan przewodniczący Serdecki. Szanowni państwo, tutaj 60 tysięcy wskazuje na to, iż ze źródeł CIFIT-u przyszła wiadomość, że planują przetarg. Mianowicie prawo o zamówieniach publicznych mówi wyraźnie, że jeżeli suma jest powiedzmy 14 tysięcy euro w przeliczniku od jakiegoś tam dnia na złotówki, czyli powyżej 58 tysięcy, czy tam 59 200, to wtedy jest przetarg. Proszę państwa, tak jak mówiłem w poprzedniej sesji, pamiętamy ci państwo, przede wszystkim radni, którzy są w kapitule kultury, że była przeprowadzona, był przeprowadzony konkurs dla studentów, którzy opracowywali praktyki i, jak rozumiałem, koncepcję tego parku duchowskiego. Dlatego dwa razy odbyłem rozmowę z GIT-em, prosząc o to, aby się zastanowili, czy aż taka wielka suma jest potrzebna, czy też lepiej byłoby, jednak przemyśleć tą sprawę, ponieważ jeżeli studenci się napracowali, profesorowie o tytułach naukowych sygnowali to, to może by najpierw opracować jakby koncepcję koncepcji, czyli tego, czy na pewno potrzeba wydawać aż 60 tysięcy, być może potrzeba wydać 6 tysięcy, 8, połowę z tego, nie wiadomo. Rozmawiałem z panią Barbarą Zamorską, która nie wyjaśniła mi, dlaczego takie spotkanie, najpierw mówiła, że będzie takie spotkanie, potem nie wyjaśniła mi, dlaczego do tego spotkania nie doszło, gdyby nastąpił przegląd tych prac i przemyślenie tej sprawy, czy na pewno taka kwota jest konieczna, ponieważ ta suma wskazuje na to, iż ZIKIT w ogóle nie przewidział tego, iż już tyle w tej materii było zrobione. Dlatego chciałem zgłosić wniosek formalny o przesunięcie głosowania nad tą, uchwałą do następnej sesji, aby w tym czasie odbyło się spotkanie z ZIKIT-em, które by stwierdziło wyraźnie, czy te materiały nadają się do jakiegoś opracowania i czy zmniejszają wyraźnie, jak myślę, tą kwotę 60 tysięcy. Panie radny, dokładnie takiego wniosku formalnego, jak pan tutaj to nie ma. Pan sobie sprawdził, że w ogóle nie jest wnioski formalne. Natomiast ja się powiem tak, że ja też na ten temat rozmawiałem z ZIKIT-em. Przede wszystkim tutaj jest jeden główny kontrargument, że te prace wykonane przez studentów, którzy nie dysponują uprawnieniami do podbicia swoją pieczątką takiej koncepcji, bo to są pewne takie prace, makiety wykonane, natomiast one nie spełniają formalnych wymogów koncepcji zagospodarowania. To musi być osoba, która posiada uprawnienia, która podpisuje się pieczątką, która dokona wszelkich uzgodnień. To nie może być student. Na pewno warto też, powiedzmy, osoba, która będzie tą koncepcję przygotowywać, zapoznała się z tymi propozycjami. One były ciekawe, ładne, osobiście bardzo mi się podobały, natomiast one nie spełniają tych wymogów formalnych. Stąd jak gdyby to nie może się w ten sposób odbyć, że pominiemy ZIKIT i jako koncepcję zagospodarowania parku weźmiemy jedną z tych prac, nawet najlepszą dla tych studentów, po prostu że tak się nie da. Natomiast kwota 60 tysięcy złotych jest wysoka, to powiem nawet, że za wysoka. I nie miałbym nic przeciwko temu, aby ją zmienić.
zmniejszono. Natomiast no, no, póki co twierdzi, że taki jest koszt. Jeżeli jest taki koszt, no to my musimy te środki, uważam, że powinniśmy te środki przeznaczyć jako Rada Dzielnicy. No, zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy miasto no, duże pieniądze wydało, nawet bardzo duże, to się zgadzam z panem przewodniczącym, na zakup tych terenów, jak gdyby ta inicjatywa, to wydaje mi się, że rusza. Ja też się zgadzam z tym, że otwarcie parku w sytuacji, kiedy jest postawiona tylko tabliczka, to była lekka przesada. To się zgadzam. Natomiast no wydaje się, że to będzie szło do przodu. Także tutaj nie powinniśmy uciekać od odpowiedzialności, w tym także odpowiedzialności finansowej za realizację tej idei, która się zrodziła i w środowisku lokalnym, jak rozumiem, w Radzie Dzielnicy minionej kadencji. A być może się okaże, że w wyniku przetargu uda się wyłonić wykonawcę, który opracuje tą koncepcję taniej. Tylko zmniejszając nawet minimalnie, unikniemy konieczności przeprowadzenia przetargu. Jeżeli będzie mniejsza suma, nie będzie przetargu, a będzie jedynie zapytanie ofertowe. Teraz byłem na targach edukacyjnych i tam, gdzie nie ma przetargu, tam znacznie więcej można zrobić za te same pieniądze, ponieważ, że tak powiem, procedura przetargowa wymaga tego, iż muszą przystąpić duże firmy, które znają się na tej ustawie, które znają się na tym, aby przygotować odpowiednie dokumenty przetargowe. Natomiast jeżeli ta suma będzie nawet o 10% mniejsza przez nas wyznaczona, wtedy ZIKIT, bo wszystko będzie przez ZIKIT, ZIKIT, oczywiście, mi w ogóle nie chodziło o to, absolutnie to jest niemożliwe, oczywiście, panie przewodniczący, żeby to była jest z koncepcji studenckiej. Chodziło o to, że wtedy, przy takim spotkaniu, można byłoby określić wyraźnie, jakie już są tam plany, jak w ogóle ten park wygląda. Przypominam, że w naszej Radzie Dzielnicy nie ma ani planu tej działki, która została zakupiona przez miasto, ani wyceny. No po prostu nie mamy żadnych materiałów o nazwie Park Buszacki, prawda? No, przynajmniej ja przez te dwa lata nie spotkałem nigdzie tutaj w Radzie Dzielnicy. W związku z tym chciałbym, żeby, a startowałem z okręgu, w którym jest położony Park Buszacki, szczególnie się tej rzeczy interesowałem, prawda? Więc strasznie chciałbym zaapelować, żeby tą sumę troszeczkę zmniejszyć, żeby to poszło naprawdę do przodu, a nie w ten sposób, że, przepraszam za określenie, że pieniądze zostaną wyrzucone na procedurę przetargową. Kiedy nam chodzi o zrobienie koncepcji, a nie koncepcji wyłonionej przez przetarg, tak rozumiem, żeby to mogło być zrobione taniej. Ja też mam nadzieję, że jeżeli się zawiadomi pana profesora, który czuwał nad tymi praktykami, który przyszedł na to spotkanie i mógłby dokładnie wytłumaczyć, co zostało zrobione, jakie są wymagania formalne. Ja rozumiem, że musi być geodeta, musi być odpowiedni inżynier i tak dalej, te wszystkie pieczątki muszą być, żeby to mogło zaistnieć, ale no, wydaje mi się, że w ten sposób przekazują 60 tysięcy dziennie na straszną łatwiznę i de facto na marnotrawstwo środków publicznych. Pan Przewodniczący jest tam. Proszę Państwa, oczywiście, że to, co mówił tutaj pan Władysław Becki, to ja się z tym zgadzam. Wydać mniej pieniędzy to jest fajna rzecz. Natomiast jest druga też strona tego medalu. Ta druga strona tego medalu to jest taka, że walka o Pan Buchacki trwała długo i wreszcie się udało. I teraz wydaje mi się, kupić nie działa. Tak. I teraz wydaje mi się, że wszyscy czekają, żeby właśnie był ruch ze strony dzielnicy, żeby pokazać, że my też chcemy. Natomiast zostaje pytanie, to według mnie nie przeszkadza, żeby dalej pan radny Sadecki prowadził te rozmowy, jeżeli mu się udało, to my przecież na następnej sesji możemy poprawkę jeszcze ewentualnie zmienić tą kwotę. Czy to jest niemożliwe, jeżeli zapadnie planka? Tu widzę przesuwaną kwotę z budowy hali sportowej za Jezorzem na inne zadanie. Może tu tak samo wtedy wykonamy, a spróbujmy może ruszyć do przodu, bo czeka dwora na ten park. My też tutaj walka była ogromna, radnych nie tylko tej kadencji, ale i poprzedniej. Szkoda byłoby zmarnować tego, co się zrobiło po prostu. Takie jest moje zdanie. Natomiast tu pani radny trzeba walczyć dalej i w kierunku rozmawiać z ekipem. Jak się uda, no to może byśmy poprawili się do tego. Pieniądze, które zostaną zawsze się przydadzą, potrafimy się zrobić. Ja się zgadzam z całego swojego głosu. Ostatnie zdanie, bo już nic więcej nie mam do powiedzenia, tylko jeszcze może artykułuję lub podkreślę to, co mówiłem. Jeżeli
jutro Ziki zobaczy uchwałę w kwocie takiej, jakie 60 tysięcy, to rozpocznie procedurę uruchamiania przetargową. I nic te rozmowy nie dadzą, bo ja żadnych rozmów nie prowadzę. Jedyna szansa jest, jest odsunąć to wydatkowanie do czasu sprecyzowania, dlaczego jest ta kwota 60 tysięcy, z czego ona wynika. Bo dla mnie jest takie, o, 60 tysięcy, a dlaczego nie 100, a dlaczego nie 200? Bo tyle wiedzą, że możemy przeznaczyć, tak? Przepraszam bardzo, nie bądźmy śmieszni. Dlatego proszę bardzo, apeluję do sumienia radnych, do tego, że jesteśmy strażnikami publicznych pieniędzy, a nie naszych własnych, żebyśmy sobie to jeszcze przemyśleli, czy nie lepiej jest po prostu przygotować się do tego, jak ta koncepcja ma wyglądać i co ma ZIKiT robić. Bo teraz idziemy tak, jakby w ogóle nie było tych praktyk, jakby w ogóle nie było ustawy o zamówieniach publicznych, albo jakby była i nas nic nie obchodzi, prawda? Dajemy ciepłą rączką 60 tysięcy, z której nic nie będzie tak naprawdę namacalnego. Bo nie powstanie ani jedna ławka, ani jedna alejka, ani nie będzie mieliśmy działo tam, gdzie są te fekalia wylane w parku szumackim, nie? W związku z tym naprawdę no, starajmy się oszczędzać, jest czas kryzysu. Nie wyrzucajmy pieniędzy de facto w błoto, bo tak naprawdę nie wiadomo dlaczego te 60 tysięcy. Proszę Państwa, jest teraz wielka afera z drogami, prawda? Dogadały się firmy. Ja ręczę, że jak się biura małego krajobrazu projektowe dowiedzą, to się tak mówią, że jedna będzie tak dopasowana, że weźmie 60 tysięcy bez 100 zł, prawda? Tak to się zwykle robi. No, dlatego, no proszę bardzo, żeby to jeszcze, to jest według mnie ta kwota, jest rzucona przez IKI, a nie jest przygotowana odpowiednio, zwłaszcza, że materiały w Radzie Dzielnicy są z tych praktyk. Dlatego szkoda byłoby to tak mamy trafić. To zawsze możemy później te środki zostaną przetargu, ale jest to częściowo przetargować i przetargu nie zostanie. Na inne ceny. Natomiast tutaj ja bym... Ale tak jest zawsze. Ale Panie Radny, proszę, ja Pani Radny też zaraz udzielę głos. Natomiast musimy tutaj brać pod uwagę doświadczenia z tych dwóch lat obecnej kadencji. Jeżeli zbyt długo będziemy zwlekać, to nam te środki za chwilę zablokują i nic nie zostanie zrealizowane. I naprawdę to jest ostatni moment, kiedy powinniśmy wprowadzać zadania do budżetu miasta Krakowa. Jak będziemy... Odnoszę takie wrażenie, że pan przewodniczący Starnecki, on no, chciałby być i powiedzmy w jakimś stopniu legislatorem i realizatorem. A to jest niemożliwe, bo to realizatorem jest ZIKiT. Radny jak gdyby nie odpowiada za realizację zadania powierzonego. Nie określa reguł przetargu. Nie taka rola jest radnego. Radny ma wskazać, uważam, co trzeba zrobić. Powinien poddać pewną ideę, pomysł. Natomiast realizacja należy do urzędników i to im zostawmy, a potem ich należy rozliczać z tego, jeżeli źle zrobią. Czy ktoś jeszcze z Państwa, ktoś jakąś poprawkę składa? Ja bym chciał złożyć poprawkę. A to na piśmie. Mogę też po 2 minuty czasu. Chciałbym wnosić poprawkę na złożę na piśmie o zmniejszenie tej kwoty o 5 tysięcy złotych. Dlaczego nie poprawka? Jest poprawka. No ale to już jest za późno, Pan. Albo przygotować. Teraz powiedzmy, że Pan zadaje pytanie, czy jest poprawka. Ale trzeba mieć przygotowaną na piśmie, to nie można zgłaszać. Ja bym przekonany, że mój wniosek formalny o przesunięcie głosowania zostanie przegłosowany i w ten sposób nie będzie na To nie ma takiego wniosku formalnego. Nie wiem po co było pytanie, czy jest poprawka. No, jest poprawka, to chciałem złożyć na piśmie, czy mogę prosić o 2 minuty przerwy. Tam może złożyć nowy projekt. To inna uchwała. Rozumiem, że składa Pan wniosek o przerwę, tak? No tak. To jest wniosek formalny. Głos za wnioskiem. Ktoś popiera wniosek o przerwę? Przeciw wnioskowi? Ktoś chce się powiedzieć? Pani Radna. Przeciw wnioskowi o przerwę. Nie, bo jest wniosek formalny o przerwę. Głosił Pan, jak go poddaje pod głosowanie. No ja jestem przeciw. Ale to jest ta procedura głos za, głos przeciw. Głos przeciw, tak? Rozumiem.
Dobrze, tak więc przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o przerwę zgłoszonym przez pana Cezarego Sarneckiego. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki. 6. Kto jest przeciw? Nie brał udziału w głosowaniu. Nie brał udziału, skoro demokracja powinna prawo do nie brania udziału.